Słuchajcie, mamy dzisiaj naprawdę fantastyczne warunki i złotą polską jesień. Kolejny dzień, ten sezon nas bardzo rozpieszcza. Ja dzisiaj wyjechałem na sesję mniej więcej 2 godziny i zabieram Was ze sobą. Dostałem przed chwilą filtry z Freewella. To są filtry zarówno do Era 3 S, jak i jeszcze do GoPro. Co prawda 13, ja mam 12, ale nie szkodzi. Ogarniemy sobie i spróbujemy je wykorzystać także do tych sesji. Chciałem zrobić trochę tych kolorów jesiennych, parę obiektów, zarówno fotografie, jak i ujęcia filmowe, dlatego że warto takie rzeczy mieć. Później ludzie się pytają, czasami coś kupują, jak widzą na Facebooku, i warto mieć takie ujęcia, powiem Wam. Warto sobie brać drona ze sobą też do pracy, czy żeby rano zrobić mgły, albo po południu, żeby zrobić bardzo fajne klimaty o zachodzie słońca. Startujemy, ja postaram się nagrać przynajmniej część Wam narracji, żebyście zobaczyli, jak ustawiam kamerę, jakie ustawienie mam ogólnie, jeżeli chodzi o drona, w jaki sposób filmuję czy fotografuję, więc lecimy z pierwszą sesją. Let's go! Słuchajcie, mam już nowe filterki do GoPro. Bardzo fajny cały zakres od 9 do 13. Dzisiaj założę ND16 i będziemy latać przy manualnej ekspozycji. Mam tutaj następujące parametry, a mianowicie 4K w 50 klatkach, 8/7 współczynnik proporcji. Jest tutaj stabilizacja wyłączona. Jeżeli chodzi o kolory, no to są tutaj naturalne kolory. No i mniej więcej tyle. Tam jest bitrate mocny, shutter 1/100, white balance, czyli balans bielidna, mniej więcej 5,5-5600 Kelvina. I zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało za chwilkę. Lecimy. GoPro jest bez akumulatora. Co ciekawe, jeden z silników mi się grzeje i jest gorący. Już wcześniej mi coś nie dźwięczał najlepiej. Teraz lekko ostygł, ale przed chwilą już nie dało się dotknąć. Reszta zimna. Pewnie już trzeba będzie wymienić silniki i to wszystkie, bo ten Nazgul już troszeczkę polatał praktycznie codziennie. Muszę Wam powiedzieć, że bardzo fajne były warunki podczas tego lotu. Oczywiście trochę wietrznie faktycznie, a że jeden z silników się grzeje. Latałem dosyć ostrożnie. Starałem się przepustnicą gospodarować najniżej jak tylko mogłem, żeby zrobić taki spokojny cruising, ale jednocześnie musiałem trochę podciągnąć do góry w tym drugim etapie lotu, żeby nie stracić zasięgu, bo wiadomo, im dalej, tym odrobinę wyżej. Tak to zwykle jest. Ogólnie jestem zadowolony. Bardzo fajna sesja. Wiadomo, jesienna, sporo kolorów. Teraz, gdybym ustawiał ekspozycję, jednak filterek ND8 byłby optymalny i automatyczny shutter, tak mam wrażenie, że te ustawienia są spoko. ISO staram się trzymać w przedziale od 100 do 400. I słuchajcie, niezależnie którego GoPro, czy to jest 10 czy 13, one dadzą nam bardzo podobny obrazek. Matryca jest ta sama, procesor jest ten sam i właściwie to jest tylko nasza kwestia, którą kamerę wybierzemy. Uważam, że ten typu szereg od 10 do 13, jeżeli tylko oświetlenie jest najlepsze, daje nam naprawdę bardzo przyzwoity obrazek. I kolory, i flary bardzo ładne, i stabilizacja się dobrze spisuje. Nawet w ciężkich warunkach, kiedy mamy sporo wiatru, to właśnie za każdym razem GoPro mi się sprawdzało. Action 4 i Action 5 niestety zawiodły mnie i to dosyć poważną ilość razy. Ja nie dostaję żadnych pieniędzy ani od DJI, ani od GoPro, ale muszę Wam powiedzieć, że jeżeli masz jedną, drugą, trzecią sesję i dajesz szansę kamerom z DJI i ciągle Cię zawodzą, to mówisz sobie, kurczę, no niestety, ale kolejną kamerę trzeba będzie sprzedać, jak i 5. Teraz korzystam z kamery, którą pożyczył mi Janusz. Janeczko, bardzo mu serdecznie dziękuję z tej okazji. Staram się dbać o nią i nie rozbić tej kamerki, ale od czasu do czasu też na 4 z DJI latam. Także szybki jesienny przelot FPV, a za chwilę już przesiądziemy się na Era 3S. Ogólnie jeden z silników się grzeje dość mocno i mam wrażenie, że ja mogłem też podkręcić delikatnie tą śrubę dzisiaj mocującą silnik, ale czy ona się w to uzwoi? Nie, teraz ją poluzowałem. Na razie damy mu troszkę odpocząć i sobie polatamy teraz RM 3S, a wrócimy do niego jeszcze przynajmniej na jeden lot za jakieś pół godziny. No. W ogóle te filtry wyglądają już troszeczkę inaczej. Freewell je troszeczkę zmienił, a mianowicie tutaj mają takie wycięcie w tym miejscu. To jest fajne i otwiera się tak i później na dół.
Super, nie jest w pierwszej chwili tak to intuicyjne. Nie jest to w pierwszej chwili tak intuicyjne, ale jest naprawdę ok. Oprócz tego, że wylatują nam też te ściereczki i to wszystko, to poza tym gra. Czyli tak, ciach i z tej pozycji nie ten, tylko to sobie oglądamy, nie wyciągamy. Wyciągamy na dół. Więc jest lekki cyrk, ale tak poza tym w porządku. No i wyglądają naprawdę ładnie. Dzisiaj zastosujemy sobie 8 na 16 może, co? Chyba najsłabsze zastosuję, jakie są możliwe. Tak, 8 na 16. Zaruszyłem, to wygląda ok. Pierwszy obrazeczek, jaki sobie zrobimy, przejdziemy w tryb N. To jest obrazek ogólny. Chciałbym być troszkę bliżej, tak jak teraz, i złapać tu. Odpalimy sobie siatkę, żeby było troszkę łatwiej. Menu kamera, siatka, tak. I teraz parametry, jeżeli chodzi o ekspozycję, będą następujące. ISO setka i mamy 1/160 sekundy. Bardzo ładny obrazeczek. To jest ten obiektyw szerszy. Tak to wygląda. Zobaczmy jeszcze, jeżeli chodzi o temperaturę. 5700 zostawimy na takiej wartości. Lecimy sobie w prawo z lekką kontrą i wzniosem, z lekką kontrą do lewej, gimbal lekko w dół zaraz pójdzie, tak jak teraz. Super. Dobra, to była ta pierwsza sekwencja. Teraz chciałbym się cofnąć i drugą sobie zrobimy na wprost. To jest jeszcze ładniej. Pamiętajcie, że teraz będziemy filmować na tym szerszym kącie, czyli znowu w prawo, ale lekko do przodu, czyli w prawo, ale po przekątnej. I teraz bardzo delikatnie gimbal na dół. I leci nam do przodu, tak jak teraz. Dobra? Odpuściłem gimbala. I to jest tylko sekwencja wprowadzająca. Kwintesencja sprawy będzie za chwilę, tylko się cofnę na normalną, bo pamiętajcie, że filmujemy w cine, natomiast cofam się i manewruję w normalnym trybie. Następna rzecz, którą chciałbym zrobić, to jest obiektyw trzykrotny zoom i tutaj się zaczną już numery, jeżeli chodzi o parametry, więc przede wszystkim musimy nabrać trochę dystansu, nawet w sporcie i do tyłu, tak jak teraz. I teraz przechodzimy na zoom trzykrotny i ustawienia pro, ISO setka, migawka dłuższa będzie, 1/100 sekundy. To powinny być najlepsze parametry, jakie mamy. Zobaczmy jeszcze, jeżeli chodzi o parametry kamery, styl -2, -1. Bardzo dobrze. To, o co mi tutaj chodzi najbardziej, żeby odrobinę się cofnę jeszcze w normalu, żeby ten masyw góry zborów pokazać też na drugim planie, więc może byśmy to zrobili nawet tak. Odrobinę się jeszcze cofnę, tak jak teraz, żeby on nam tam grał. Trzykrotny zoom nie jest taki łatwy do manewrowania, ale lecimy. Przechodzę w cinematic, w prawo i zaczyna się sekwencja. Teraz lekko kontruję i się wznoszę. O, co to będzie właściwa sekwencja, tak jak teraz. Pięknie, żeby grały mi kolory, ale żeby wyłaniała się na trzecim planie góra zborów, cały masyw. To jest jedno z lepszych ujęć, jakie w ogóle widziałem tutaj i uważam, że jedna z klasyk i w ogóle w Polsce jedno z ciekawszych ujęć, poza oczywiście Tatrami i poza najładniejszymi beskidzkimi, karkonoskimi klimatami. Myślę, że to jest jeden z fajniejszych obrazeczków, jakie można pociągnąć tutaj. Tak to wygląda. I teraz zrobimy sobie odwrotną rzecz, a mianowicie będziemy wracać, czyli prawy drążek w lewo na dół, leciutko będę się obniżał i drążek lewy na dół i do środka w prawo. Tak to wychodzi i sobie zostawimy. Ta sekwencja jest ok. Za chwilę zrobię jeszcze parę zdjęć, ale mniej więcej to jest to, o co mi chodziło. Pamiętajcie, że 20-30 sekund to jest wszystko.
FedEx dostarczył mi już filtry, także to powiadomienie jest niepotrzebne. Ok, to tyle. Teraz będziemy robić zdjęcia. Jeżeli chodzi o zdjęcia, poruszamy się tylko w trybie normalnym, to wystarczy. W sportowym nie, dlatego że potrzebuję oczywiście sensory i osłonę. Ja sobie patrzę co jakiś czas na niego i to wygląda tutaj ok, bo wyszliśmy naprawdę wysoko, odrobinę wyżej i stąd zaczniemy mniej więcej ze światłem. Przestawiamy się teraz na fotograficzne ustawienia. Będzie w natywnym współczynniku proporcji AEB, 3 zdjęcia. I to, co mamy tutaj, to tak, migawkę wydłużymy. Tak. Na razie będzie ogólny plan, a za chwilę przejdziemy na zoom. Tak jak teraz. Dobra, to będą trzykrotny. Stąd chciałbym zrobić, żeby góra kołoczek jeszcze mi pograła. Tak, żeby ją uchwycić mniej więcej na tych proporcjach. Troszkę niżej. I to będzie teraz trzykrotny. Za chwilę się przybliżę. Pamięć pełna, ale ona jest pełna tylko na dysku wbudowanym. Odrobinę się podniosę, zobaczymy jakby to wyglądało z takiej pozycji. Może być nawet ciekawie, tylko muszę się odrobineczkę też cofnąć, żeby to lepiej ogarnąć. Bardzo dobre są te zdjęcia. No i teraz to, co zrobimy, to może tak. Podlecę bliżej i tylko zależy mi na masywie tym, czyli turniej Lechfora, żeby ona mi lepiej pograła. Teraz w prawo. Tam nie jest już tak bardziej co ciekawie. Odrobina obiektyw tą. Wydaje mi się, że z tej strony byłoby idealnie. Niestety nie jestem w stanie teraz tego alarmu, tego komunikatu pamięć pełna zlikwidować, bo to co się dzieje i jaka jest wada tutaj w tej aplikacji, spróbujmy to pokazać. Jeżeli przejdę na kamerę, może mi się uda jeszcze. Zobaczmy, mam dostępne, ale nie przerzuca mnie, żeby nawet wykasować sobie. Dokładnie to jest to, prawda? Jeżeli jest pełny dysk, nie mogę przejść na niego i nie mogę sobie wykasować przynajmniej części filmów albo zdjęć. Więc niestety tak to wygląda. Teraz odrobinę w bok poproszę. I pogramy tak, żeby być bliżej góry zborów. Tak jak tutaj, żeby mieć na 2/3. Odrobinę do tyłu i odrobinę do góry. Tak jak teraz, świetnie. Ok. To, co sobie zrobimy teraz, to zdjęcia ogólne całego masywu, czyli takie establishing shots, pokazujące nam ogólną okolicę. Chyba najładniej jest w tą stronę. Tam widać jeszcze wiadukt. Mogą być. Oczywiście można wykroić sobie w postprodukcji. Na etapie edycji wygląda to super. Dobra, i będziemy lądować. Na teraz jestem zadowolony. Nie jest to jakaś super szałowa sesja, ale w zupełności wystarczy. Pięknie to wygląda, dużo kolorów. Wystarczy. Wracamy. Tu na koniec chciałem jeszcze zrobić taki przelot wzdłuż całego motywu w trybie sportowym. Rzadko robię takie widoczki totalnie z góry, ale wejdźmy sobie na 120 metrów, tak jak teraz. Dobra, 119, żeby nie piszczało i żeby pokazać, jak wygląda ten masyw, jak on się prezentuje w tej chwili. Delikatnie przejdziemy sobie leciutko w lewo, bo skała, na której jestem, to wysoka turnia. Genialnie wygląda cały ten masyw z wysokości też 120 metrów. Super. Troszkę bardziej do tyłu, a za chwilę powtórzymy sobie jeszcze ten nalot, tak jak teraz, i będziemy lecieli w prawą stronę w trybie normalnym lotu, w prawą stronę przy założeniu, że
Góra Zborów jest cały czas na 2/3 po lewej stronie. Świetne. I to jest kwintesencja i idealny powód też do tego, żeby zachować dla tego 3-krotnego zoomu, bo jest po prostu genialny. Wiadomo, że odległości inaczej się tutaj odbiera. Powrót zrobimy na 2/3, ale z tej strony. Czyli prawy drążek teraz w lewo. Lewym trzymam cały czas górę zborów na 2/3. I teraz już będziemy pięknie wracać. Wystarczy, musiałem troszeczkę do środka górę zborów wziąć, żeby było widać jak najwięcej tych ciekawych okolic. To wszystko, będziemy lądować. Jest pięknie. Na koniec tej sesji, właściwie jadąc już po drodze, przyczaiłem ośrodek, gdzie zorganizujemy pod koniec czerwca, to będzie albo 22, albo 29, mniej więcej te dwa weekendy wchodzą w grę, takie święto dronowe. Mniej więcej chcemy to zrobić na około 50 osób. Będzie sporo atrakcji, fajna miejscówka, zarówno pod kątem lotów widokowych, jak i FPV. Myślę, że to będzie jedno z ciekawszych wydarzeń, dlatego że możemy zrobić tutaj mega dużo atrakcji jednocześnie. Nie trzeba ruszać się z ośrodka, żeby zrobić naprawdę fajne loty. Z właścicielami jesteśmy dogadani. Mega się cieszę i myślę, że będzie to wydarzenie, którego ludzie nie zapomną przez całe życie. Także zarezerwujcie sobie tą datę 22 albo 29 czerwca, końcówka czerwca, a zapisy będą już na dniach otwarte. Pozostaje kwestia tylko wyboru tego terminu i dogramy resztę szczegółów. Panowie, proszę spojrzeć. Ja zwalniam w połowie lotu. A! Martin nas uczył, że należy zwolnić. Troszkę nie wyszło teraz. Chciałem Was przy tej okazji zaprosić też do mojego treningu online, który przeznaczyłem dla osób, które chcą zacząć przygodę z dronem. On właśnie nazywa się Jak zacząć przygodę z dronem. Tam omawiam 5 tych pierwszych kroków. Wybór modelu, Twoją wizję, ścieżkę rozwoju, wszystko, co pozwoli na to, żeby rozwijać się z Twoim modelem drona w tej branży i żeby dron, na którego wydaliśmy kupę kasy, nie wylądował na półce czy w szufladzie, bo przecież nie na tym to polega, żeby zbierał kurz, ale żeby spełniał nasze wizje, możliwości, oczekiwania i żeby cieszył nas, żebyśmy też mogli wykorzystać pełne jego możliwości. Słuchajcie, pamiętajcie też, że przygotowuję poradnik online dotyczący użytkowania Neo. On powinien być gotowy za mniej więcej 10 dni. Będzie za chwilę uruchomiona już przedsprzedaż. Mam też szereg warsztatów online dotyczących i treningów dotyczących pełnego wykorzystania tych modeli bieżących, na przykład Mini 4 Pro. Zapraszam Was bardzo serdecznie. Trzeba sprawdzić linki w opisie i w komentarzu. Mam też szereg darmowych warsztatów, które można wykorzystać. No i pamiętajcie też, że prowadzę grupę rozwojową Team 250 gramów szczęścia. Na bieżąco mamy sesję z oceną prac, mamy motywację i rozwijamy się wspólnie w małym, życzliwym i sprzyjającym gronie. Widzimy się na co dzień. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia w kolejnym epizodzie. Trzymajcie się. Cześć!